Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie z Wielunia, który ma dzisiaj swoje wielkie coroczne wydarzenie. O 4:40 spotkaliśmy się w Wielunie na ulicy Piłsudskiego przed dawnym szpitalem, szpitalem, który był pierwszym budynkiem zbombardowanym z samolotów niemieckich i rozpoczęła się w ten sposób II wojna światowa. Mieliśmy niezwykle wzruszającą i podniosłą uroczystość, ale w trakcie tej uroczystości mówiłem też o tym, że Wieluń zburzony w 75% odbudował się siłą ducha swoich mieszkańców, odbudował się wolą istnienia tego polskiego miasta i mówiłem, że dzisiaj pięknie się rozwija. I takim dowodem tego pięknego rozwoju Wielunia jest właśnie serce firmy Wielton, jednej z najlepszych polskich firm produkującej przede wszystkim naczepy i przyczepy do różnego rodzaju pojazdów. Firmy, która dzisiaj jest nie tylko firmą polską, ale jest już firmą o zasięgu światowym, która ma swoje zakłady we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Rosji i rozpoczęła niedawno także ekspansję na rynek afrykański. Firmy, która, co z wielką radością chcę podkreślić, otrzymała w 2016 roku Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej w kategorii Narodowy Sukces, bo Wielton, każdy kto zobaczy te hale produkcyjne tutaj w Wieluniu, kto zobaczy tą technologię, w jakiej dzisiaj pracuje, w jakiej dzisiaj są spawane części właśnie do przyczep, do naczep, do tego, co jest elementem produkcji firmy Wielton, ten widzi, że jest to rzeczywiście produkcja bardzo nowoczesna, ten widzi, że jest to ten rozwój, o który mnie jako prezydentowi Rzeczypospolitej tak naprawdę chodzi. Chciałbym, żeby w ten sposób rozwijały się polskie firmy. Chciałbym, żeby się unowocześniały, żeby się automatyzowały, żeby wdrażały nowoczesne technologie. Co dla mnie jest niezwykle ważne. Dwa elementy, które Wielton realizuje. Po pierwsze, otwarte w zeszłym roku Centrum Badawczo-Rozwojowe we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, gdzie zatrudnieni są inżynierowie, gdzie jest stałe badanie produktów firmy pod kątem ich wytrzymałości, właśnie pod kątem tego, w jaki sposób je unowocześniać, jakie wdrażać nowe rozwiązania i nad jakimi nowymi rozwiązaniami w sensie kierunkowym pracować. To niezwykle istotna kwestia. Ogromnie mnie to cieszy, że polska firma zainwestowała właśnie w badania i rozwój tu na miejscu, w swojej siedzibie. To jest jedna sprawa. I druga rzecz, projekt współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych tutaj w Wieluniu, którego efektem są klasy patronackie. Uczniowie ze szkoły odbywają tutaj praktyczne zajęcia, są przygotowywani do pracy na nowoczesnych urządzeniach, na nowoczesnych liniach produkcyjnych, takich jak właśnie ma Wielton. W zeszłym roku, jak pan prezes mi mówił, cała klasa została wchłonięta przez firmę i wszyscy uczniowie po zakończeniu edukacji rozpoczęli właśnie pracę w Wieltonie. To jest ten element budowy tej nowoczesnej edukacji w Polsce, który także jako prezydent niezwykle popieram i chciałbym, żebyśmy taki rozwój realizowali, żeby szkolnictwo zawodowe we współpracy z poważnymi firmami wróciło i żeby firmy rozwijały się na przyszłość właśnie w oparciu o polskich, dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy uczyli się we współpracy z firmą. Także bardzo się cieszę z tej wizyty w Wieltonie. Trzymam kciuki za dalszy rozwój. Rozmawialiśmy o potencjalnych możliwościach rozwojowych. Mam nadzieję, że Wielton rozwijając się będzie zdobywał następne nagrody, nie tylko te prezydenckie, ale także i inne nagrody, jakie w Polsce
można zdobyć właśnie w dziedzinie rozwoju gospodarczego i nie tylko w Polsce, ale chciałbym, żeby zdobywał także nagrody na świecie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj do zakładów firmy Wielton. Bardzo, bardzo dziękuję za to przemiłe i niezwykle dla mnie ciekawe i pouczające spotkanie i serdecznie panu prezesowi i panu przewodniczącemu gratuluję tak znakomitego rozwoju i doskonałych wyników. Dziękuję bardzo.